Gościem Boxing News Krzysztof Głowacki. Witaj, Krzysiu. Witam wszystkich. Krzysiu, no powiedz, co na początek może z twoją ręką kontuzjowaną, bo zmagasz się z tą kontuzją od dłuższego czasu. Kilka rzeczy podobno już ci naprawiono. Jak to wszystko wygląda? Jak wygląda sytuacja na treningu? Czy już trenujesz? Czy jeszcze chwila odpoczynku? No, do poniedziałku jeszcze mam odpoczynek, także mam jeszcze 4 dni odpoczynku. Od poniedziałku zaczynamy już treningi, ręka już coraz lepiej wraca. No, zaraz jadę na rehabilitację. No, myślę, że będzie wszystko w porządku, no, zobaczymy. Usunęli mi tam trochę kości, tam, ale to artroskopowo, tylko mam 4-5 dziurek małych, także zrobionych z tyłu w łokciu. Także zakres ruchowy się poprawił, wyprost i zgięcie, także no, myślę, że już teraz będzie coraz lepiej. Powiedz, jak wygląda sprawa bólu przede wszystkim w ręce? Nie masz takiej jeszcze, że tak powiem, niekomfortowej, dyskomfortowej sytuacji, że gdzieś tam cię pobolewa ta ręka, czy już masz spokój i ciszę, jeżeli chodzi o te aspekty? Nie, jeszcze mnie boli, jeszcze tam bić nie mogę, jeszcze mam 3 tygodnie do końca rehabilitacji, także spokojnie jeszcze będę rehabilitował tą rękę, ból jeszcze jest, także, no, ale myślę, już coraz lepiej jest, także... Są efekty, wszystko jest, także myślę, że niedługo i ból minie. Wysoko w rankingu Krzysztof Głowacki stoi. To co to oznacza? Powiedz, Krzysiek, czy niebawem zobaczymy cię w konfrontacji z Marko Hukiem, czy jeszcze o takich walkach na tym poziomie nie myślisz? Tak, no ja myślę cały czas o tym, o Marko Huku przede wszystkim, bo tutaj jestem pierwszy w WBO, także myślę, że współpromotorzy doprowadzą do tej walki jak najszybciej. No zobaczymy, Marko Huk jest po kontuzji, ja jestem po kontuzji, po jakiejś lekkiej walce możemy zaboksować po kontuzjach na przetarcie i później już możemy się konfrontować, także myślę, że pod koniec roku już możliwe, że zaboksujemy. Chciałbyś skonfrontować się z którymś ze swoich kolegów z gymu, czy raczej taka walka nie wchodzi w grę? Nie, z mojej strony nie wchodzi w grę, bo mam bardzo dobre stosunki z kolegami z grupy, także nie chciałbym żadnym z nich boksować, także no chyba, że będziemy mistrzami świata wszyscy, to wtedy jakieś unifikacje możemy boksować, ale jak na razie to nie, na pewno nie. Walka z Palaciosem realna czy nie? Bo podobno się tam odzywa, że jak powiem, do ludzi, którzy gdzieś tam wokół ciebie działają. Tak, no odzywa się, fajnie jest, jakiś tam kontakt, chcę zaboksować, tylko chcę z kimś na przetarcie najpierw zaboksować, ale nie boksował jakiś tam dłuższy czas, bo bodajże ostatnio z Diablo boksował, czyli 2 lata temu chyba coś takiego, no także długą przerwę miał, no ale ja jestem po kontuzji, to myślę, że możemy śmiało zaboksować. W maju lżejszy pojedynek czy od razu ciężka konfrontacja? Nie, w maju jakiś lżej, no mówię, o, z Palaciosem mógłbym sobie wyjść, zaboksować, także myślę, że akurat by był dobry rywal, bo no, mówię, po długiej przerwie, ja po kontuzji, także możemy sobie zaboksować. Powiedz, to jest dość ciekawe podejście, bo Palacios jeszcze, jak już sam zresztą wspomniałeś, ostatnio walczył z Krzyśkiem Włodarczykiem, a traktujesz go jako takiego, no nie chcę powiedzieć pionka, no ale człowieka do pojechania. No tak, no ale 2 lata nie boksował, także nie oszukujmy się, jak ktoś 2 lata ma przerwę i wraca na ring, także... No już na pewno nie będzie tej klasy rywal, co walczył z Krzyśkiem Włodarczykiem, tak? Także lata mu też uciekają, najmłodszy nie jest, także no już na pewno nie będzie taki jak z Krzyśkiem. Walka z Hukiem w Niemczech oznaczać może to, że zwycięstwo tylko i wyłącznie poprzez knockout. Nie obawiasz się tego właśnie, że sędziowie będą jemu sprzyjali, jeżeli do takiej konfrontacji dojdzie? Nie, no ja doskonale wiem o tym, że w Niemczech na punkty nie wygram z nim. Więc tylko i wyłącznie wchodzi w grę knockout, także wygrana przez knockout, a jestem do tego, wiem, że mam predyspozycję do tego, żeby wygrać z nim. Także żadnych obaw nie mam, chciałbym zaboksować do Niemiec, mogę jechać, kiedy chcę, niech udowodni, że jest prawdziwym mistrzem, niech zaboksuje ze mną z numerem 1, także czekamy tylko. Dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję bardzo, również zdrówka. Dzięki.